niezwykłego odkrycia doszło na ziemi kłodzkiej w okolicach Lewina Kłodzkiego. Został tam odnaleziony tysiącletni miecz. Zbadać ten niezwykły przedmiot będą mieli okazję archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Miecz został znaleziony przez zespół poszukiwaczy, którzy zgłosili to odkrycie do konserwatora zabytków. Zadzwonił do mnie konserwator z prośbą o wydobycie tego przedmiotu w trakcie prowadzonych przeze mnie badań zupełnie w innej części Śląska. Akurat na Opolszczyźnie prowadziłem badania z grupą studentów. Pojechali ze mną wszyscy studenci, którzy mi pomogli w tym. Miecz zalegał w trudno dostępnym górzystym terenie, więc żeby go wydobyć, archeolodzy musieli użyć specjalnego sprzętu. Dysponujemy takim profesjonalnym GPS-em, który się różni od turystycznego dosyć znacznie, który zapewnia dokładność pomiaru co do centymetra i to jest dosyć istotne w mapowaniu takich znalezisk, nawet powierzchniowych. Po wydobyciu okazało się, że jest to miecz wczesnośredniowieczny. Łącznie do tej pory na terenie Polski odnaleziono 18 tego typu mieczy. Jest to takie znalezisko pozbawione klasycznego kontekstu archeologicznego, czyli nie było towarzyszących przedmiotów, które by nam coś powiedziały o okolicznościach tego odkrycia jeszcze więcej. Teraz kluczową rolę będą odgrywać badania, które pomogą naukowcom poznać historię tego przedmiotu oraz odkryć jego tajemnice. Będziemy prawdopodobnie prześwietlać go. Będą zdjęcia rentgenowskie i tomografem przemysłowym będziemy skanowali ten przedmiot w celu odnalezienia ewentualnych inskrypcji. A te inskrypcje były często inkrustowane żelazem, stąd gołym okiem ich nie widać. Zabytek został wypożyczony archeologom z Uniwersytetu Wrocławskiego w celu przeprowadzenia badań na 3 lata. Potem bardzo możliwe, że trafi on do Muzeum w Kłodzku, ale ostateczną decyzję podejmie konserwator zabytków. Echo 24, Niny Jewtuszenko.